Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na kolejną wystawę. Jej tytuł to Tomasz Woj – Malarstwo abstrakcyjne. Tym razem widzowie mogą zobaczyć obrazy pochodzącego z Sanoka, a mieszkającego w Monachium Tomasza Wojtowicza. Pomysł na wystawę zrodził się mniej więcej półtora roku temu i pierwsze rozmowy z panem Tomaszem były bardzo entuzjastyczne. Wydawało się, że wystawa zostanie zorganizowana gładko i szybko, a potem pojawił się COVID i lockdown i planowana pierwotnie na październik ubiegłego roku wystawa została przełożona od kalendarz Greka, tak żartobliwie mówiąc, ale no wierzyliśmy, że uda się ją zrobić w jakimś dogodnym terminie i niewątpliwie nawet no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że wystawa odbywa się w zasadzie chyba w najlepszym momencie w roku. No i sporo turystów, sporo również koneserów sztuki, którzy najliczniej właśnie w lipcu i w sierpniu odwiedzają wnętrza czy naszego muzeum, zapozna się z tą twórczością. Jest to pierwsza wystawa Tomasza Wojtowicza w Sanoku. Artysta odnajduje się w malarstwie abstrakcyjnym. Jest to dla mnie pewien język, malarstwo abstrakcyjne. Tak jak ktoś opowiada historię w malarstwie tym figuratywnym, prawda, tak ja po prostu w pewien sposób też w swojej podświadomości wyrażam swoje uczucia, czy powstają w obrazie moje wewnętrzne doświadczenie się wyraża. Wystawę zorganizowano pod patronatem posła na Sejm Piotra Uruskiego. Tomasza Wojtowicza znam bardzo długo, bo znamy się od 15 roku życia i wiem, w jakim czasie dojrzewał do tego, żeby zająć się malarstwem. Od blisko 20 lat jest w Monachium i tam na ziemi monachijskiej swój talent malarski rozwija. Pod okiem pana profesora Zeniuka, jednego z najwybitniejszych żyjących obecnie profesorów sztuk pięknych i malarzy bardzo wysoko cenionych na całym świecie. Myślę, że to jest wielki zaszczyt dla ziemi sanockiej, że taki talent, człowiek jak Tomasz Wojtowicz może rozkwitać właśnie pod okiem tak wybitnego człowieka na odległej ziemi monachijskiej.